Maszynko! Ciul! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. Trochę czasu nie było GTA 4, no ale wiecie chyba dlaczego. A to konkursy, a to inne gry. Ale możemy w końcu się zabrać. Gdzie sobie pojedziemy zatem? Najbliżej mamy do Berniego. Więc też do niego pojedziemy na spontanie. Zobaczymy, co on tam nam zaoferuje za misję. Kurde, ale ma skręt ten pojazd. Tak śliski, taki mocny, że nie warto skręcać w jakikolwiek sposób, bo i tak. No, i jeszcze mam dzisiaj pecha, bo mi kurde gliny musiały wjechać w drogę. Banda uzurpatorów nie umie mi jeździć. A dupnę ci, o! Tak celowo to zrobiłem. O, gonią mnie dalej. Ciule. No i teraz ja im muszę uciekać. Jakim kurde kosztem? Kosztem takim, że po prostu muszę im nawiewać. To jest proste i logiczne i zrozumiałe, że muszę im nawiać, żeby mi dali w końcu ten święty spokój. Bo inaczej mi nie odpuszczą, a to nie będzie tak przyjemnie. Dobra, widać, że już przestali mnie prawie szukać. Okej, okay. Zgubiłem już ich ślad. Okej, okay, mamy już niedaleko do Berniego i zrobimy u niego misję. Dobra. Fajnie wjechałem. Zaraz, trzeba chyba teraz tak wysiąść i wejść tam, nie? Gdzie, kurczę? Czekajcie. Niko, jak ty dziwnie biegasz. Ale dobra, nie dziwmy się. Nie dziwujmy się, tak? To chyba te drzwi, nie? What? What the fuck? Jaki bóg? O Boże. Już bardziej GTA nie mogło być zbugowane. Ale teraz jednak może być. Dobra, tu mamy naszego Berniego, ale czemu tu? Nie kapuję, nie kapuję tego. Lol. Co, mam wsiąść do tego pojazdu? Nie czaję. Nie czaję, co mam robić dalej. No co mi z tego, że mam te pojazdy, no? A może do tego właśnie mam wsiąść? Aha! Dobra. Jaka fura! O w mordę, dajcie spokój. I ja nie mogę. Ups. Ale to musi na... To musi zapieprzać ostro. Dobra. No i teraz gdzie dalej mamy jechać? Bo tylko żeśmy po samochód przyjechali. Do tego DM-u mogę pojechać, albo do PB. Zobaczymy, w zależności gdzie to jest. Kurde, ale zasuwa pojazd. Tylko teraz naprawdę ostro uważać. To jest chyba najlepsza fura w grze. Więc tu już pełen szacunek dla pojazdu. Nie za szybko, nie za wolno. I naprawdę mamy pojazd pierwsza klasa normalnie. Czekaj, to chyba trzeba tam pojechać. Ale co to było? Kurde. Jak zasuwa. Jedź tak szybko przez ten cały czas, dobra. Więc znowu mamy gliny, na które muszę jak zwykle uważać, żebym nie podpadł im. Jaki drift. Równie sięgko pięknie. Dobra, jedziemy do którejś z tych misji.
oczywiście w zależności, która mi będzie najbliższa, to ją też zrobimy. 5 minut już. Dobra, wiecie, ja tu muszę naprawdę całkiem ostrożnie. Taka fura chyba jest warta tyle, ile ja mam pieniędzy, albo może i nawet więcej. Więc tu już naprawdę pojazd, czysta profeska. Dobra, widać, że tu już mamy ciasne drogi, dlatego tu już też uważać. No, Niko. No i patrz, już upaćkałeś pojazd. Gratuluję. Gratuluję, naprawdę. Zaraz zajedziemy i robimy misję. Walić lagi. Kurde. No takich lagów to ja jeszcze dawno nie miałem. Ale teraz... teraz to ostro przegieli. Dobra, jedźże dalej i nie pogrążaj się, gro, w tych lagach. Bo to ci w niczym nie pomoże, a tylko pogorszy sprawę. Jakaś tu jest strzelnica. Chociaż ty, można tu wjechać. Ależ miło. Odprawa paszportowa. Ty, jakaś dziwna misja. Hmm. No pewnie, że szukam hajsu. No dobra. To już wszystko mamy tu. Super. Do każdego zadania. Ty, to fajnie. Czekajcie, najpierw chcę zabrać te przedmioty. Dobra. Mamy snajperę, tylko 6 strzałek. I kamizelkę kuloodporną. Dobra, bierzemy naszą furkę i jedziemy tam. Zastrzelić cel. Dobra, czyli tam mamy jechać, spoko. A, trochę będziemy mieli daleko do tego celu. Ale zabijemy ze snajperki, żeby nie mieć większych kłopotów. Ale nie, to cudo zasuwa ostro. Całkiem naprawdę ostro. I to tak przerąbanie, że żadne inne fury w tym mieście tak nie zasuwają. Jak ta. Dobra. Nad gwiazdem... nad gwiazdem. To źle robię. Chwileczkę. What the hell? Co to się buguje? Dobra, widać, że trochę poniszczyłem ten ciul. Cel ucieka. Właśnie zdobył nade mną przewagę. Jaki frajer ze mnie. No i cel mi ucieka i ja nic już nie zrobię. No, tak jak powiedziałem, cel mi uciekł. Ja jadę naprawić pojazd, bo ja go nie chcę już zniszczyć. Ło! Mm.
A, czyli są te poboczne zlecenia, dobra. Idźcie mi z tymi syfami. Ja chcę normalne misje wykonywać. Normalne za normalnie dużą kasę. A nie jakieś mi tutaj odprawy szykujcie. Odprawy to zaraz ja mogę wam przyszykować. Z pistoletem w głowie. Dobra, naprawię pojazd. Tak jak powiedziałem, bardzo sobie cenię taki pojazd. No, bardzo go cenię. Tak go cenię, że normalnie już jest w stanie zapłakanym. A teraz czyść! Lisz mi pojazd. Do końca. Jaki kolor? O, dobra. Niech będzie. O, zielonkawy. Idę tą misję robić. Fabularną. Oczywiście, bo nie chcę mi się pobocznej. Dobra, jedźże, jedźże. Czy już chyba już wiadomo, gdzie pojedziemy. Dokładnie, tu. Zobaczymy, jaka misja. To jest... Raz. Teraz da się tu wjechać, tak jakoś... Pod kreską, dobra. What? To jest baten Derek. Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Cool. O cholera. Wake up, you fucking junkie. Awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey. Sit down. That's pretty good gear. Pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Come on. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So. What do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Huh. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. Nie tłumacz mi się. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me and my family. What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Fine the fuck. Dobra. Czyli kolejne takie proste, może nieproste, takie podchwytliwe zadanie, gdzie po prostu musimy się wykazać jakby zdolnościami gliniarskimi. No i jego kumpli też wykończymy, spokojnie. Teraz trzeba znaleźć radiowóz, tylko też sprawa jest taka. Mój pojazd zostanie stracony, a tego bym no na pewno nie chciał. Jakieś gliniarskie pojazdy? Nie. Gówno. Dobra. Takie to może są... O, jest gliniarski pojazd. Dobra. Już lepiej. Dobra, to było E. Przeszukaj bazy danych według nazwiska. Dobra. To było... Ba... Stacja i to było Sligo. Sligo. Sligo.
Okej, okay, szuka, szuka, szuka. Jest taki Bucky. Jest Bucky Sligo, lokalizuj. Okej. Okay. Dobra, rozjechany. Hey Derek, apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Go check it out. Make sure his boys are there. I went them all. Dobra, spokojnie. Keep the police car. He'll see you and think you're taking him down. First thing Bucky you'll do is run back to his crew. Fucking coward. Dobra. To już wiem, że jest tchórzem zakichanym. Burger shot. A, dobra, to mu takiego burger shota strzelę, że już skończy z hamburgerami. Dojedziemy tam i na spokojnie wykończymy. To już chyba tutaj będzie. Nie, dalej jeszcze. No to jeszcze dalej. Skoro tak. Nie wchodźcie mi w drogę u licha. To wam się nic nie stanie. Uuu. Ale dostał. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Może i daleko, ale jeszcze trochę. Zajedź tam i zrób to, co do ciebie należy. A nic. Wow! Ale szybko żeś jechał. A w sumie chyba mogę już takie auto zdobywać od Berniego. Za każdym razem, kiedy go nie będę mógł znaleźć, to on go pewnie, nie wiem, odholuje. Jest, mamy burger shota. To trochę będzie podejrzane, ale właśnie nasi ludzie wyjeżdżają. Gliny. Daj go kumpli, dobra. Oj, nie uciekniesz! Stróżowi prawa. Ty, niszczy płoty, co za ciulas. To niezgodne z prawem, to jest niszczenie miena. Mienia, miena, kurde. Zaraz dogonimy cwaniaka. Już się nie będzie tak cwaniaczył. Jaki frajer. Co on to odpieprza? Zatrzymałbyś się już w końcu, bo i tak bym mógłbym cię od razu złapać, ale widać, że najpierw trzeba dopaść twoich kumpli jeszcze, żeby potem ciebie dopaść. On cały czas jakimiś skrótami jeździ, byleby mnie jak najbardziej ominąć, zgubić. Ślad poszukiwawczy. Dobra, widać, że zrobił swoje. Nie no, sprytnie, sprytnie postępuje. Aha, tu są jego kumple. Kurde. Dobra, widać, że już... No. Okej. Okay. Mam kałacha gotowego, aby ich powybijać. Dobra, headshota strzeliłem. Teraz chciałbym drugiego headshota takiego strzelić, porządnego. Tylko nie wiem, czy mi się to w ogóle uda. Czekaj, 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 czekaj. On tu gdzieś... Dobra, pięknie. Jeszcze nawet 10 ammo nie zużyłem, a już dwóch wybiłem. Mogę sobie zatem przeładować. Dobra. Widać, że to będzie jednak misja łatwa. Nie sprawiająca nam żadnych trudności. Kurde, gdzie to oni są? O cholera. Więc mogą z okien strzelać. Może lepiej by było wejść tam do tego budynku i na spokojnie ich wykończyć. Wtedy będzie problem z głowy. You're dead, friend!
Okej, okay, padło. Padło i ostatnie. O, tam. Za strzelbą, jeszcze na górze jest. Jeden. Ledwie mnie postrzelił, ale... Dobra, ja bym już stąd wypieprzał. Chociaż nie wiem... Dobra, uciekaj. Ucieknij, bo katem będzie lepiej. Dobra, teraz stąd znikamy. Udało się jak zwykle wykonać kolejną prostą misję i zakończymy sobie odcinek, żebym nie musiał sobie przedłużać na do 40 minut, bo to by była lekka przesada, a ja nie chcę robić też długich odcinków, więc nabijemy gliniarzom i skończymy gdzieś tam odcinek. Co to za pozycja? Dobra, nieważne. Spieprzaj! Bo kurde, nigdy ich nie zgubisz. No widzisz, właśnie o tym mówię. Jak im nawiejesz, to zgubisz ich ślad. Nie. Zawsze muszę mieć jakieś utrudnienie, jakieś kurde przeszkody, jeszcze coś tam. O cholera, tam też gliny. Nie no, cholercie. No dobra. Okej. No to kończymy już ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I trzymajcie się, na razie.